Dzień dobry Państwu. Kolejne Bóg targowe spotkanie przed nami. Bardzo się cieszę, że mogę teraz Państwa zaprosić na spotkanie z Teresą Bomann, szwedzką pisarką, której trzy znakomite powieści ukazały się w Polsce nakładem wydawnictwa Pauza. Są to powieści O zmierzchu, ta druga i Utonęła. I tak się składa, że te powieści były wydawane w odwrotnej kolejności, więc dzisiaj będziemy przede wszystkim rozmawiać o debiutanckiej powieści Teresy, czyli o Utonęła. Nasze spotkanie będzie tłumaczyła pani Dominika Gajewska. Bardzo się cieszę i oczywiście można zadawać pytania, do czego Państwa bardzo zachęcam i zapraszam. I witam naszego gościa oczywiście również. So welcome, Therese. Thank you. Thank you. Great to be here. Okay. W związku z tym, że twoja najnowsza książka właśnie się, twoja debiutancka książka ukazała się właśnie w Polsce, chciałam zapytać cię o twoje pisarskie początki. Jak to było, kiedy debiutowałaś? Bo właśnie się dowiedziałam w rozmowie przed naszym wejściem, że tak naprawdę napisałaś tę książkę 15 lat temu, więc jak to było? Czy pisałaś od zawsze, czy pisanie pojawiło się jako impuls po prostu znikąd? Since your last novel to appear in Poland is Drowned, and that was your debut novel, I wanted to ask you about your the start of your career as a writer. Were you always writing, or did the need to write come suddenly? No, I was always writing. For a while, I thought I wanted to become an artist. In my early teens, I painted a lot, but then I realized I just wasn't very good at it. My parents actually gave me a typewriter for Christmas. I'm that old. It was one of those old typewriters when I was maybe 10 years old. So I think that was really the beginning of my writing. So I started writing like little stories. And then I kept on. Właściwie zawsze, od zawsze pisałam. Kiedy byłam nastolatką, chciałam zostać artystką i wtedy też dużo malowałam, ale zdałam sobie sprawę z tego, że nie jestem w tym bardzo dobra. Potem rodzice dali mi taką starą maszynę do pisania na Boże Narodzenie, kiedy miałam 10 lat. Zaczęłam pisać krótkie opowiadania i od tamtej pory piszę. Mm-hmm. A czy wcześniej publikowałaś te opowiadania w jakichś czasopismach, czy pierwszym wydanym przez ciebie dziełem opublikowanym była właśnie powieść Utonęła? And did you publish those short stories in any magazines, for instance, or was Drowned the first piece that you published? No, I didn't really publish anything. I think I was a bit afraid to show my writing to people. I remember I entered a competition, a short story competition, when I was at university, when I was around 20 years old, and I won the competition. I was really surprised because I just assumed that there would be lots and lots of more talented people to enter the competition. So I think that gave me some confidence. And the story I wrote then actually reminds a bit about Drowned. Właściwie nie opublikowałam tych opowiadań. Bałam się troszeczkę pokazywać swoje pisarstwo innym, ale wystartowałam w konkursie na krótkie opowiadanie, kiedy studiowałam, miałam wtedy około 20 lat. I zajęłam pierwsze miejsce, co było dla mnie ogromną niespodzianką, ponieważ wyobrażałam sobie wówczas, że jest bardzo wiele osób bardziej utalentowanych ode mnie. I to zwycięstwo dało mi pewną wiarę w siebie. A jak przełamałaś właśnie tę niepewność i stres przed tym, żeby pokazywać swoją twórczość, żeby wysłać Utonęła do wydawców? And how did you get over the uncertainty and I guess the anxiety to send Drowned to your potential publishers? Actually, they contacted me because I was writing
online. I started writing online first. Like there were this almost like blogs, but you wrote like an online diary, and then I started blogging, and I wouldn't say a lot of people, but at least some people started writing, started reading my blog, and I wrote in my blog that I was trying to write a book manuscript, and then they actually my publisher, who's still my publisher, actually sent me an email and asked if he could read my script. To mój wydawca skontaktował się ze mną, a było to tak, że w pewnym momencie zaczęłam pisać bloga w internecie, bloga czy też taki dziennik internetowy, i zyskałam tam pewną grupę czytelników. W pewnym momencie napisałam, że piszę obecnie książkę, pracuję nad książką, i otrzymałam maila od swojego wydawcy, który stał się już potem moim stałym wydawcą. Jeżeli czujesz taką niepewność, czułaś taką niepewność przed wysyłaniem swoich prac, przed publikowaniem, przed pokazywaniem, to w takim razie jak przyjmujesz opinie czytelników? Czy one są dla ciebie ważne? Czy recenzje są dla ciebie ważne? I jak, no właśnie, jak przyjmujesz krytykę? If you were feeling such uncertainty, I guess back then, my question is, how do you feel about the opinions of your readers? Are they important to you? Are reviews important to you? And how do you deal with criticism? Not very well. With every novel I have, before the reviews start coming in, I've thought that I won't read anything. And then I always do read everything because I can't resist it. And I have gotten lots of good reviews, great ones actually, but I tend to always remember the bad ones, even if they are just a little bit critical. That's, unfortunately, that's what gets stuck in your head. I always extremely nervous about the reviews. No niezbyt dobrze przyjmuję krytykę. Zasadniczo przed ukazaniem się każdej z moich powieści bardzo obawiałam się recenzji i właściwie obiecywałam sobie, że ich nie przeczytam, ale oczywiście je czytałam, bo nie mogłam się temu oprzeć. Te recenzje bardzo często były dobre, nawet bardzo dobre, ale oczywiście zawsze zapadają mi w pamięć te złe, nawet jeżeli nie są aż tak bardzo krytyczne. No, zawsze trochę denerwuję się przed nadejściem tych recenzji. Więc z przyjemnością mogę ci przekazać, że recenzje twoich powieści w Polsce są zawsze znakomite. So I guess it's my pleasure to tell you that the reviews of your books in Poland have always been excellent. I pojawiła się pierwszy komentarz od naszych widzów i również z przyjemnością ci go przekażę, ponieważ czytelniczka Olga pisze, że odkryła twoje powieści niedawno i to była miłość od pierwszego wejrzenia. Mm-hmm. So it's also my pleasure to tell you that the first comment has come in, and it's also very positive. One of your readers says, I've discovered your writing just a few months ago. It was love at first sight. Thank you so much for your stories. Thank you. I przed chwilą pojawiło się kolejne pytanie od widza. Co sądzisz o swoich, o okładkach swoich książek w Polsce? Another comment has come in, or question, from a reader. I'm curious what you think of the covers of your books in Poland. Oh, I love them. I think they're so elegant, and I love that they go so well together. Uwielbiam je. Bardzo podoba mi się ich elegancja i bardzo podoba mi się to, że są ze sobą spójne. Mm-hmm.
Chciałam się jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do rozmowy o powieści Utonęła, jak pracuje twoja literacka wyobraźnia? To znaczy, czy pomysły pojawiają się od tak, z głowy nagle, czy jednak potrzebujesz jakiejś inspiracji? Nie wiem, szukasz pomysłów w codzienności, w literaturze, w filmach? Before we move on to discussing Drowned, I wanted to ask you, how does your literary imagination work? Do ideas just come to you by themselves suddenly, or do you look for inspiration in everyday life, in films and in literature? Both, actually. But when I started writing Drowned, it was because I was at university then, and every day I took a bus there, and the bus went by these open fields where there were a beautiful old house. I started thinking about that house and what would happen in that house. And that actually was how the reason I started writing Drowned, because I started, well, my imagination started to wander. I was also, at the time I was reading, I was at university studying literature, history, and we were having a class about Swedish literature at the 19th century. And I really liked that period of literature and of art, and so that also inspired me to write Drowned in the way I did, and which I think we'll be talking about that a bit later. I tak, i tak, czyli i same przychodzą i się inspiruje. Książkę Utonęła zaczęłam pisać, kiedy byłam na studiach, czy też wtedy pojawił się ten pomysł. Codziennie przejeżdżałam autobusem obok takiego pięknego, starego domu stojącego w polach i zaczęłam zastanawiać się, co mogłoby się w takim miejscu wydarzyć. Moja wyobraźnia zaczęła pracować, a jednocześnie studiowałam wówczas literaturoznawstwo i czytałam dużo szwedzkiej literatury przełomu XIX i XX wieku. To jest okres, który bardzo lubię zarówno w literaturze, jak i sztuce, i to również stało się inspiracją dla powieści Utonęła. If I can continue. Yes. When I wrote the novel that is called The Other Woman, I won't pronounce it in Polish, I was actually having the same kind of job as the narrator in that novel. I didn't write it then, but I got the idea to write a novel about that place when I was working in that place. But that was also the only thing I have in common with the narrator of that story, because I did not have an affair with the doctor at the hospital. To jeszcze dopowiem o tej drugiej, że ta książka, do napisania tej książki zainspirowało mnie to, że pracowałam właśnie w takiej stołówce szpitalnej, tak samo jak narratorka. Stąd pomysł właśnie na osadzenie tej książki w takich realiach, chociaż ta praca, muszę zaznaczyć, to jest jedyna rzecz, która mnie z tą postacią łączy. Nic innego się nie wydarzyło, nie miałam romansu z lekarzem. Jeżeli chodzi o tę pracę w stołówce szpitalnej, to tak myślałam, że to jest tak mocno osadzone w rzeczywistości, że to musiał być element z twojego życia. Natomiast chciałam dopytać o tę inspirację literaturą szwedzką, czy z przełomu wieków, czy stąd właśnie stąd czerpałaś taki przenikający tę powieść niepokój, powieść Utonęła? Czy właśnie stamtąd ta atmosfera klaustrofobiczna, niepokojąca jest, stamtąd jest, tam jest osadzona właśnie? As for your work in the canteen, when I read The Other Woman, I thought it was just so real, it has to be autobiographical in reference to that workplace.
But you also mentioned that you drew inspiration from Swedish literature from the 19th and 20th century. Was that also where you got the idea for this this very specific, anxious, claustrophobic atmosphere that we find in Drowned? Well, yes, it was actually. Because literature from this period, and especially my favorite writer from this period, which he's called Ola Hansson. I don't think anyone knows about him outside of Sweden, and most Swedes doesn't know about him either. He was a contemporary with Strindberg, who more people have heard about, and he has this way of writing that is very there's so much atmosphere, and there's always lots of descriptions of the weather and the nature and smells, and like everything you can absorb with your senses. And the people in his novels are also very sensitive, and maybe I think they think very much, they exist very much in their heads with all their thoughts and imaginations. And he was a big inspiration for Drowned, and I was intentionally writing it in a bit of his manner. And also I was thinking about I'm also inspired by art, actually. I love looking at pictures. I was thinking a lot about the pre-Raphaelite artist movement when I wrote Drowned, and they appear in the novel. Dante Gabriel Rossetti is my favorite painter from that period, so he's also a part of the story, and their paintings have the same kind of claustrophobic feelings with lots of big emotions I was listening a lot to one single song as I was writing. I wrote most of the novel in it was November, and I was living in Gothenburg in Sweden, which is the second largest town with. It's by the ocean, and there's always it's always raining, and it's gray and foggy, and this was in November, and I was like intentionally putting myself like in isolating myself in a bubble with this song that I was listening to over and over again, and going to the same place and to the library in Gothenburg to write every day. This song is by a Swedish electronic band called The Knife. I don't know if you know them in Poland. They made a song called Marble House, which is very similar to my novel, actually. It's about two people living in a claustrophobic house. And maybe they are not very good for each other. So I was building kind of my own little universe when I wrote Drowned. Tak. Inspirowałam się. To było trochę długie, ale dobrze. Inspirowałam się oczywiście literaturą tego przełomu wieków, między innymi pisarzem Ole Hansen, którego niewiele osób zna poza Szwecją i w ogóle w Szwecji, ale żył on w czasach Strindberga, który jest bardziej znany. I w jego dziełach też jest właśnie taka specyficzna atmosfera. Pisze dużo o pogodzie, naturze, o zapachach, o zmysłowości postaci. U niego to też są tacy wrażliwcy, którzy żyją cały czas w swojej głowie, w swojej wyobraźni. I to była dla mnie duża inspiracja, pisząc powieść Utonęła. Pisałam też, starałam się wzorować na stylu Hansona. Inspirowała mnie również sztuka. Uwielbiam oglądać obrazy prerafaelici, którzy też pojawiają się tutaj w powieści, między innymi Dante Gabriel Rossetti, to mój ulubiony malarz tego okresu. Na obrazach prerafaelitów panuje również taka specyficzna, klaustrofobiczna
atmosfera duszna, wielkie namiętności. Jednocześnie pisałam powieść Utonęła w listopadzie w Gothenburgu, codziennie chodząc do biblioteki. Był to taki bardzo, to jest takie szare miasto nad oceanem, a tym bardziej w listopadzie, kiedy cały czas pada deszcz i cały czas jest mgła. Troszeczkę celowo izolowałam się, słuchając jednej piosenki szwedzkiego zespołu The Knife. Piosenka nosi tytuł Marble House, czyli dom z marmuru, i też opowiada o takich dwóch osobach, które niekoniecznie są dla siebie dobre, więc w takich to okolicznościach budowałam to uniwersum tej powieści. W powieści panuje, tak jak wspomniałyśmy, taka klaustrofobiczna, niepokojąca atmosfera i ten niepokój jest cały czas wyczuwalny między bohaterami. Ten niepokój zostaje również w czytelniku. Zastanawiam się, jak pracowałaś na tym, żeby ten niepokój, to napięcie stale w czytelniku i w bohaterach utrzymywać. Czy właśnie musiałaś nad tym pracować, czy to przychodziło intuicyjnie? So we have this claustrophobic, anxious atmosphere in Drowned. And there's a tension which sort of persists both between the characters, and also I guess the reader feels the suspense. Did that come naturally to you, building this tension and suspense, or did it just happen? Or did you have to construct it, and how did you construct it? I always have to construct things, because what comes natural to me is it's the atmosphere, first of all, and places and people. I'm inspired by things like that. Also, I thought when I was preparing this interview that my inspiration is almost never the story in a book or in a film, because when I, for example, when I've seen a movie, I tend to forget the story. I almost never remember how it ended or why. I remember the atmosphere and the places and the people and certain scenes that I like. And unfortunately, my brain works exactly like that when I'm writing as well. So those things come very natural to me. Then I have to glue them together. I very easily visualize scenes, and then I have to tie them together and build the story. I think that's the hardest part about writing for me, because I think I'm good at imagining things, but maybe not as good as constructing a story, sadly. Zawsze muszę jednak konstruować tą opowieść, ponieważ to, co przychodzi mi naturalnie, w sposób naturalny, to właśnie pewna atmosfera, miejsca czy ludzie. I nawet przygotowując się do tego spotkania, tak sobie pomyślałam, że właściwie to nigdy nie inspirują mnie opowieści, ale właśnie pewne miejsca, ludzie, sceny. Nawet kiedy oglądam filmy, to bardzo często nie pamiętam, co tam się wydarzyło albo jak to się zakończyło, ale to, co zapada mi w pamięć, to jest właśnie ta atmosfera. Tak po prostu działa mój mózg. Bardzo łatwo jest mi wyobrazić sobie tak w sposób wizualny pewne rzeczy, pewne sceny, potem muszę je skleić razem w opowieść, i to przychodzi mi najtrudniej. I think that's also a very fascinating thing about writing, because often the story kind of comes naturally. It kind of happens by itself, because it kind of appears as I'm writing it. I almost never I almost never figure out the story before I write it. It just appears as I'm writing, and I think I wouldn't
I wouldn't call it like divine inspiration or something like that, but I think there is a kind of almost magic moment about writing, that things, that your brain can actually produce things that you didn't know you were capable of figuring out. It's I think it's almost like therapy or something. Obviously, I've processed the story, I guess, and it just comes out. But I think that's very fascinating. Makes me humble and fascinated every time it happens. Muszę również dodać, że to, co jest fascynujące w pisaniu, to to, że bardzo często opowieść sama się pisze, sama się krystalizuje. Pisząc, prawie nigdy nie znam zakończenia, nie wiem, co się wydarzy. Nie wiem, czy można to nazwać taką boską inspiracją, ale na pewno jest w pisaniu taki magiczny moment, kiedy nasz mózg serwuje nam coś, coś nieoczekiwanego, co nie wiedzieliśmy nawet, że nosimy to w sobie. Można to wręcz określić mianem terapii. To jest takie przepracowywanie tej opowieści, która po prostu nagle się krystalizuje. Jest to coś fascynującego i coś, co, do czego również podchodzę z dużą pokorą. Pojawiły się kolejne komentarze od naszych widzów. Pozdrawia cię na przykład twoja wydawczyni, czyli Anita Musiał, i przekazuje serduszka, ale pojawił się komentarz od pana Bogdana, który pisze, że też uwielbia twoje książki i jego ulubioną powieścią jest ta druga. Chociaż wszystkie są bardzo kobiece, zachwyciły mnie swoją szczerością, autentycznością emocji, precyzją słowa i pisze, że kupi każdą twoją książkę w ciemno. We have more comments and questions on the chat. Anita, your Polish publisher, sends greetings and hearts. Yeah, but we also have just two things at one point. We also have Bogdan, who writes, I also love all of your books. My favorite is The Other Woman, although all of them are very feminine. They have really charmed me with their honesty, the genuine emotions and the precise language. So if you write anything, I will buy it, no questions asked. Thank you. I pytanie kolejne od czytelniczki twojej. Czy czujesz się feministką? Czy tworząc postaci kobiece starasz się wskazać kobietom nowe wzorce zachowań? And another question, do you feel that you are a feminist? When creating your female protagonists, do you try to also create new models of behavior for women? That's such a hard but interesting question, because I don't do that intentionally, but maybe in the back of my mind I still do, because I especially The Other Woman, when I wrote it, I wanted to do something else. I wanted to write about another kind of woman. That's also a reason for the title of the book. Another type of woman than all the other Swedish novels. Oh, this sounds so like I'm so full of myself, but I wanted to write about a woman that wasn't so politically correct, and that felt honest, and because I felt that at that time the female characters in Swedish novels were very predictable, and they were often like behaving like good feminists in the way that good feminists were considered in Sweden. My own impression was that no, this was not a feminist novel. But the first time I spoke to my American publisher, she said that she thought that it was a very feminist novel. Which really surprised me,
And then I started to think that maybe it is. And I think, yes, it might actually be, because I think it's about, what it's mostly about is being able to make your own choices and to choose your own way of life. Well, yes, obviously that could be considered feminist. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawe, ale też trudne pytanie. Myślę, że nie robię tego intencjonalnie, choć być może podświadomie, zwłaszcza w tej drugiej. Tam właściwie chciałam opisać inną kobietę, stąd tytuł, inny rodzaj kobiety niż te, które często spotykamy w szwedzkiej literaturze, gdzie właśnie często pojawiają się takie bardzo poprawne politycznie, dobre feministki, które niemniej są dość przewidywalne, więc nie wydawało mi się, że ta druga to powieść feministyczna, ale kiedy rozmawiałam ze swoim amerykańskim wydawcą, powiedział mi, że wydaje mu się, że to jest powieść feministyczna, co bardzo mnie zaskoczyło, więc może faktycznie tak jest, może ten feminizm tkwi w tym, że powieść ta opowiada właśnie o kobiecie, która jest ze sobą szczera, która dokonuje własnych wyborów i wybiera własną drogę życiową. Może o to w tym chodzi. A skoro jesteśmy już przy powieści ta druga, chciałam zapytać o coś, co mnie bardzo intrygowało podczas czytania. Dlaczego bohaterka pozostaje bezimienna i czy w ogóle twoje bohaterki mają imiona znaczące? A jeżeli, no właśnie, a czego symbolem jest ten brak imienia w powieści ta druga? Since we've moved on to the other woman, there's something I wanted to ask you. Why does the protagonist, the narrator, remain nameless? Are the names of your heroines significant? And what was behind your decision to keep her nameless? It was more of an anti-decision, because I started writing and I didn't give her a name from the start. Suddenly I had written like maybe half the novel or more, and she still didn't have a name. And when I was trying, because I was actually trying to give her a name, and I couldn't decide, because it felt like every name I could think of was, you know, I used to know someone with that name, and or it made me think of someone I knew about, or someone famous, or I felt like every name I could think of would somehow limit her and associate her with someone that she wasn't. So I chose not to give her a name. It's a practical decision, I didn't mean very much with it then, but now I think it suits the novel, because she's trying to figure out who she is, and she's trying to become a person. Now when I think about it, maybe on the last page, maybe the reader should have got the known her name at the last page. That would be effective. To była właściwie taka antydecyzja, że nie dała mi imienia. Po prostu pisałam. I w połowie książki zdałam sobie sprawę z tego, że ta bohaterka nadal jest bezimienna, a ja chciałam dać jej imię, ale po prostu nie mogłam się zdecydować, ilekroć przychodziło mi na myśl jakieś imię, to albo kojarzyło mi się z kimś, kogo znam, albo z jakąś sławną osobą. I wydawało mi się, że każde imię, które bym jej nadała, po prostu ograniczałoby ją, czy też sprawiałoby, że kojarzyłaby się z kimś innym. Z jednej strony była to decyzja pragmatyczna, ale z drugiej strony pomyślałam sobie też, że może to do niej pasuje, ponieważ ona właściwie przez całą książkę zastanawia się, kim jest i szuka swojej drogi, więc może to ważne, że nie ma imienia, ale też myślę, że mogłabym w sumie, należałoby czytelnikowi zadośćuczynić, być może podając jej imię na ostatniej stronie.
Nie, myślę, że to nie jest potrzebne i to był jeden z tych magicznych momentów, o których mówiłaś, magicznych momentów, które pojawiają się przy pisaniu, taki rodzaj intuicji, który rzeczywiście no, coś dodał, był wartością dodaną do tej książki. So no, I think it's great that she's nameless, and I don't think we need to be told on the last page what her actual name is. I think that was a great intuitive decision, and it was one of those magic moments actually that you know that dictated her namelessness. Dobrze, może spróbujmy wrócić do powieści Utonęła. To jest opowieść o dwóch siostrach, Marinie i Stelli, o ich relacji. Kobiety były bardzo blisko kiedyś, opowiadasz o ich wspólnych zabawach, o ich rozmowach, ale coś je podzieliło i teraz nie ufają sobie na tyle, żeby powiedzieć sobie o najważniejszych sprawach w życiu. No i zastanawiam się, co takiego się między nimi stało, dlaczego przestały być tak blisko. Coming back to Drowned, it's a novel that talks about the relationship between two sisters who were very close in childhood, as we see when Marina recalls the games they played or the conversations they had. But now something has come between them. Their relationship seems a little broken. The trust has vanished. So what happened? Why did they grow apart? There is no right answer to that question, obviously. But I think the main character she constantly compares herself to her older sister, and she feels like she is the one that has failed because the older sister Stella is. She's successful in her job, and she's like this, she has control of her life, or at least it seems like she has. And the main character feels like she hasn't accomplished anything, and she's failing her studies and. So I think it's hard for her to have a close relationship with her sister when she constantly feels inferior to her. But then they actually come closer together when she sees some vulnerability in her older sister. Nie ma na to pytanie tak naprawdę poprawnej odpowiedzi. Myślę, że jest to po części, wynika to z faktu, że bohaterka ciągle porównuje się do siostry, czuje się gorsza, czuje, że odniosła porażkę, podczas gdy Stella osiągnęła sukces zawodowy, osobisty, ma swoje życie pod kontrolą, przynajmniej pozornie, podczas gdy bohaterka no, studiuje, ale nic jej właściwie nie wychodzi, te studia też są takie nijakie. Trudno jej się zbliżyć do siostry, kiedy czuje się, ponieważ czuje się gorsza, ale jednocześnie w czasie tej opowieści zbliżają się do siebie w momencie, kiedy na tym pancerzu Stelli pojawiają się jakieś rysy i siostra widzi, że może nie jest aż tak perfekcyjnie, jakby się zdawało. Mhm. No, zastanawiam się nad tą relacją i nad tym, dlaczego Marina zdecydowała się na romans z partnerem Stelli. Czy to była próba przejęcia kontroli trochę nad swoim życiem również, czy jednak próba wejścia w buty swojej siostry? I w powieści pojawiają się kilka razy opisy roślin pasożytniczych i się zastanawiam, czy to nie ma jakiegoś charakteru symbolicznego, czy Marina na przykład nie chciałaby być takim trochę pasożytem na życiu swojej siostry? Marina has becomes involved with Stella's partner Gabriel. Would you say that this is an attempt on her part to take control of her own life? Or to step into her sister's shoes, to take over her sister's life. The novel also features descriptions of parasitic plants. So would you say that Marina is preying on her sister's life like a parasite? Yes.
I guess that was the idea behind that that image. And I think the answer is both. I think actually both Drowned and the Other Woman is about ultimately is about becoming your own person, becoming a person, and to choose the kind of person you want to be. And Drowned isn't in a way, she's trying to replace her sister, yes, because it's very obvious in some scenes that she tries on her clothes and so on. So it's like this psychological game, maybe. It's very difficult to answer this question because it was I wrote this novel so long ago, but I would say that there is also similarities between the two novels in that Marina and Drowned also it's about choosing your own life and being allowed to make bad choices because she actually makes really you could think that she actually makes really stupid choices by sticking to a man that has obvious violent tendencies somehow that's a part of her becoming a person, I think. Oh, this sounds really confused. I'm sorry. Myślę, że jest i tak, i tak, i taka być może była idea, która kryje się pod tymi roślinami pasożytniczymi. Zarówno Utonęła, jak i ta druga to są książki o stawaniu się sobą, o wybieraniu, kim chce się być. I Marina Utonęła, myślę, że stara się wejść w życie swojej siostry, zastąpić ją, przejąć jej życie. Tam też mamy taki fragment, w którym przymierza jej ubrania, więc jest to taka pewna gra psychologiczna, chociaż trudno mi powiedzieć, ponieważ dawno to pisałam, ale na pewno między tymi dwoma książkami są podobieństwa. Marina także stara się zdefiniować siebie, wybrać swoją drogę życiową. Chodzi tu również o wolność dokonywania własnych wyborów, nawet jeżeli to są złe wybory. I tutaj widzimy, że ona po prostu źle wybiera, że ten wybór tego mężczyzny jest zasadniczo niemądry, ponieważ to jest ewidentny przemocowiec, no ale ona jednak postanawia z nim być. Niemniej to też jest częścią jej rozwoju osobistego. Twoje bohaterki często podejmują wybory, które trudno zrozumieć. To są osoby, trudne charaktery, które bardzo niełatwo polubić. Zastanawiam się, czy ty lubisz swoje bohaterki, czy ty je próbujesz zrozumieć, co w ogóle dla ciebie jest, dla pisarza, pisarki, to jest ważne, żeby lubić swoich bohaterów. Your protagonists make choices that are often difficult to understand. They're also not always very likable. Do you like them? Do you like your characters? And is it important for a writer to like his or her characters? I do like them. Maybe you don't have to like them all the time, but I think at least you have to be able to understand them to make them believable. They both are kind of one of my favorite novels is by Fyodor Dostoevsky. I think it's called Notes from Underground in English, and it's about this extremely annoying young man that actually reminds a bit about the women in both these books. He's very lonely, and he wants nothing more than to go to a party and to meet friends. And when he finally goes to a party, and he hates everyone at the party,
and he contempts them, and he thinks he's much better than them. So that it's like he's like this impossible person, and especially the woman in the other woman, I think, reminds him of him very much, because she wants to have friends, but also she doesn't really like other people. So then life gets very complicated. But this is also a kind of character that I like. I like this impossible man in Dostoevsky's novels. So because I guess on some level, like, I can relate to him. So I would say I do like my characters, but I also think they're really annoying. Tak, lubię te swoje bohaterki, chociaż może nie zawsze, ale myślę, że muszę je rozumieć, żeby były one wiarygodne. W tej drugiej wzmiankowany jest Dostojewski, jego notatki z podziemia. Tam również mamy takiego bohatera, który jest irytującym młodym człowiekiem. Bardzo przypomina zresztą te kobiety. Chce iść gdzieś na przyjęcie, ale kiedy wreszcie udaje mu się tam dotrzeć, to po prostu gardzi wszystkimi, nikogo nie lubi, wszystkich obraża, więc jest to taki człowiek niemożliwy. I do niego też podobna jest bohaterka tej drugiej, która chciałaby otaczać się ludźmi, chciałaby mieć przyjaciół, ale po prostu nikt jej nie pasuje. Ale też właściwie ja lubię tego człowieka z notatek z podziemia. Mogę się z nim utożsamiać na jakimś poziomie, nawet jeżeli jest bardzo irytujący. I na koniec naszego spotkania, ponieważ czas już się nam kończy, pytanie od widza, od Wicki właściwie, od pani Magdaleny. Czy w postaci Gabriela zdradzasz nam swój sposób pracy, też zamykasz się, izolujesz od otoczenia w trakcie pisania? And our last question, since we're almost out of time, and it will be from one of our viewers, Magdalena, who asks, in the character of Gabriel, are you telling us something about the way you work? Do you also isolate yourself from everyone when you write? I did when I wrote Drowned, actually, as I was talking about earlier. Well, yes, no, not isolate myself. I do meet people, but now I'm writing my fourth novel, and now I have a little daughter, which makes everything more complicated, because I can't be in my own bubble for weeks, listening to the same song and thinking about nothing else than my writing. So I think, well, that is the ideal existence for a writer, I would say, to isolate themselves. Now I'm more like trying to find small moments in everyday life where I can, well, you know, like having a micro nap. I try to have like those small moments of being a writer in everyday life. Tak, myślę, że takie oderwanie się od codzienności jest idealną sytuacją dla pisarza i tak też zrobiłam, kiedy pisałam powieść Utonęła, chociaż oczywiście nie ekstremalnie, spotykałam się nadal z ludźmi. Teraz piszę czwartą powieść, no i teraz sytuacja jest też zupełnie inna, ponieważ mam córeczkę, co bardzo komplikuje sprawy i nie mogę już zamknąć się we własnej bańce całymi tygodniami, słuchać jednej piosenki i myśleć tylko o książce, ale staram się wygospodarować takie małe momenty, kiedy mogę się oderwać, tak jak mikrodrzemki, to ja mam właśnie takie mikro czas na pisanie. Dziękuję, Tereso, za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę i życzę Ci jak najwięcej tych mikromomentów pisania, dużo spokoju, no i wszystkiego dobrego.
Thank you so much, Therese, for today's meeting, and I wish you many micro moments when you can concentrate you. On your writing, and all the best to you. Thank you so much, Therese.